zawsze się fajnie gra przeciwko byłym kolegom z drużyny, więc zawsze jakiś tam dodatkowy smaczek jest. Ale tak jak mówię, tu nie ma różnicy, kto jest po drugiej stronie, musimy wygrywać. Trzeba powiedzieć, że w zeszłym roku była trochę inna drużyna i u nas, i tutaj. Także no, to można powiedzieć, że dwa różne sezony, dwa różne wyniki, także ja bym powiedział, że szkoda dzisiejszego meczu, bo była walka z naszej strony po pierwszych dwóch słabszych trochę setach. Dwa kolejne naprawdę stały w naszym wykonaniu na bardzo dobrym poziomie, ale przynajmniej kibice w czwartym secie się nie nudzili. Nic nie zmieniliśmy, po prostu samo przyszło w końcu, no. Czekaliśmy na to i nareszcie odpaliliśmy. Mieliśmy tam w pewnym momencie kilka punktów przewagi. No chyba, teraz nie pamiętam, ale Tibor Osart chyba wszedł na zagrywkę i zrobił serię kilku bardzo dobrych zagrywek, w których po prostu nie umieliśmy przyjąć. No i się skończyło jak skończyło. No, całe szczęście też udało nam się dojść w końcówce na ten punkt przewagi. Nawet mieliśmy piłkę setową, no ale szkoda. I ten punkt, powiedzmy, który mogliśmy zdobyć, minimum jeden punkt, może być decydujący. Także szkoda, że tak to się potoczyło. W naszym poprzednim meczu z Jastrzębiem tak samo. Mogliśmy zdobyć kolejny punkt, ale się nie udało i zamiast minimum dwóch punktów z tych dwóch meczów wywozimy zero. Także no, które mogą decydować o końcowej tabeli. Pokonaliśmy dwukrotnie. Na pewno się cieszymy, bo te punkty są bardzo potrzebne. I mam nadzieję, że kolejne mecze będą tak samo ciekawe dla oka, dla kibiców i z punktami dla nas.